Tegoroczny listopad pożegna Kujawy chłodno, ale całkiem słonecznie. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy. Na pogodę w kraju w dalszym ciągu wpływa rozległy ośrodek niżowy, tak więc będzie to kolejna pochmurna noc z przelotnymi opadami śniegu. Najwięcej białego puchu prognozujemy w okolicach Szczecina, miejscami do 5 cm. Do tego dojdą ujemne wartości na termometrach, tak więc kierowcy uważajcie, bo warunki na drogach z pewnością będą utrudnione. Nad ranem termometry średnio wskażą od minus 4 do minus 7 stopni, chłodniej na południu oraz w części północno-wschodniej. Tutaj spadki do minus 10, a w górach nawet do minus 12 stopni. Wiatr tej nocy na ogół będzie umiarkowany, ale momentami, szczególnie w Polsce centralnej oraz południowej, powieje nieco silniej, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro, pomimo dominacji niżu, czeka nas całkiem przyjemny dzień. Nie zabraknie chwil ze słońcem, a jeśli śnieg popruszy, to głównie w okolicach Łodzi oraz Zakopanego. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od minus 3 do 0 stopni. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Otóż w tych najbliższych godzinach nad regionem przeważać będzie całkiem pogodne niebo, ale już w nocy frontowych chmur zacznie przybywać i pojawią się okresowe opady śniegu. Nad ranem termometry wskażą od minus 3 do minus 5 stopni w Brodnicy, a uczucie chłodu będzie potęgował silniejszy wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Jutro, drodzy Państwo, w naszym regionie nie zabraknie nam chwil ze słońcem, a termometry wskażą nie za wysokie wartości, od minus 2 do minus 1 stopnia. Nastąpią teraz niewielkie wahania ciśnienia i w południe barometry wskażą 999 hektopaskali. Taką pogodą pożegna nas listopad, a te pierwsze dni grudnia według prognoz synoptyków nie przyniosą większych zmian. Na teraz to już wszystkie informacje. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.